Tatusiu, na początku listu pozdrawiam Cię serdecznie. Piszę, bo muszę Ci o czymś opowiedzieć. W moim sercu jest dzisiaj wielki smutek, tylko Ty możesz go ode mnie zabrać. Dziś znowu bardzo się zdenerwowałam, kiedy mama zwróciła mi uwagę, że powinnam bardziej przykładać się do pracy domowej. Nie lubię nie mieć racji. Tak ciężko mi przyjąć, że robię coś źle. Widziałam, że zrobiłam mamie przykrość, ale nie umiałam przyznać się do błędu. Czułam się potem fatalnie. Później, niestety, nie było lepiej. Razem z bratem rysowaliśmy. Mój mały braciszek bardzo się starał, ale kiedy tata docenił jego pracę, poczułam wielką złość. Przecież to ja ładniej rysuję. Powiedziałam mu, że jego rysunek wcale nie jest taki ładny i pokazałam mu swój domek, mówiąc, że tak powinien wyglądać. Na chwilę poczułam, że znowu wygrałam. Kiedy jednak zobaczyłam, jak się zasmucił, zrozumiałam, że źle postąpiłam. Niestety, nie umiałam go przeprosić. Przepraszam, tato, że ciągle ranię cię moim zachowaniem. Tyle razy obiecywałam ci poprawę. Nie chcę cię zawodzić. Tak bardzo cię kocham. Ojcze, przecież wiesz. Jezu, proszę spraw, aby moje serce było zawsze czyste, abym miała w nim tylko miłość do innych, do rodziców, rodzeństwa, koleżanek. Abym najpierw myślała o innych, a Tobie ufała, że Ty zatroszczysz się o wszystko, co mi potrzeba. Twoja ukochana córeczka.